Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy. Największy mecenas sportu i kultury od 65 lat w Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Położą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Dobry wieczór. No to jak Czesław Michniewicz tak mówi, no to trzeba się do tego stosować. Z nami Marcin Kikut, przed laty znany obrońca z naszej ekstraklasy, były zawodnik Lecha Poznań, ale także reprezentant Polski. Witam cię serdecznie. Witam Łukasz, dobry wieczór, witam wszystkich. Dobry wieczór, cześć. No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście także i ty zetknąłeś się z Czesławem Michniewiczem. Jak wspominałeś chwilę przed wejściem tutaj na naszą antenę kanałową, no to to był taki trener, który wprowadzał cię tak naprawdę też do dużej piłki, gdzieś tam na samym początku. Tak, pierwsze zetknięcie z trenerem to rezerwy Amiki Wronki. Jako zdolny junior 19-latek debiutowałem u trenera Michniewicza w trzeciej ówczesnej lidze, teraz to jest druga liga. I rzeczywiście ci zdolni juniorzy byli desygnowani do gry w rezerwach, które prowadził trener Michniewicz, który wygrał tą ligę z młodymi piłkarzami Amiki. No i już wtedy była barwa, już wtedy była charyzma i pełna energia, także bardzo pozytywnie wspominam ten krótki epizod w naszej współpracy z trenerem. No właśnie, myślę, że do dzisiaj mu taka pozytywna energia została, chociaż wiadomo, że to już jest zupełnie inny trener niż wtedy. Jak ty w ogóle oceniasz wśród z trenerami, z którymi pracowałeś chociażby z Bakero, prawda, w Lechu Poznań, jak ty oceniasz właśnie takie pozytywne podejście do życia? Bo pewnie nie wszyscy trenerzy twoi, których miałeś, mieli taki luz, taki pozytyw w sobie. Tak, jak to mówię, młodzież mówi, takie flow. Jest to też taka z szatni piłkarskiej znana anegdota, że zawsze się rozmawia o trenerach i się pyta, jak trener? No jako człowiek taki, jako trener taki. Więc taki dwurola podział, jeśli chodzi o ocenę. I myślę, że jedna i druga strona jest bardzo istotna w zarządzaniu i też już to widzę dzisiaj w firmie, ale w piłce nożnej, w trenerce trzeba być człowiekiem, mieć właśnie to flow, mieć tą energię, bo to jest psychologia, bo to jest przekaz do umysłu, docieramy do głowy zawodników, też byłem przez chwilę trenerem, docieramy do ich ewentualnie serca, jeżeli jest tam ta charyzma. No ale to musi być poparte merytoryką, warsztatem, pomysłem i całym zagadnieniem taktycznym, całym wachlarzem wiedzy piłkarskiej. No i uważam osobiście, że trener jedno i drugie ma na bardzo wysokim poziomie i cieszę się, że przejął reprezentację, bo jest to postać naprawdę bardzo charyzmatyczna, z olbrzymią wiedzą piłkarską i myślę, że to zaprocentuje na mistrzostwach. Tak, jestem tego pewien. Nie mieliśmy szczęścia na tych mistrzostwach, bo nie wyszliśmy z grupy, aż tylko udało się na Euro 2016, co też pokazuje, jak trudna jest to sztuka, bo o ile udaje się nam, wiesz, awansować do głównych turniejów, to później to wyglądało średnio, prawda? Więc no, z wyjątkiem kadry rzeczywiście Adama Nawałki. Tak, te mistrzostwa na mnie leżą, już się śmieję, że to nawet nie do 3 razy sztuka, ale do 4, bo to chyba 3 imprezy było. Tak, pierwszy mecz otwarcia, drugi mecz o awans, trzeci pocieszenia. Myślę, że tutaj jest szansa, też zastanawiałem nad tą naszą rozmową, jak zinterpretować to, co będzie na mistrzostwach i oczywiście wisi nad nami ta ciężkość tego przegrywania cyklicznie tych mistrzostw świata, zgodnie z tendencją. Myślę, że teraz jest olbrzymia szansa, żeby tą tendencję zmienić. Zerknąłem na układ meczów, który jest według mnie dość ciekawy, bo gramy pierwszy mecz z Meksykiem, Argentyna i Arabia Saudyjska. Z Argentyną ostatni mecz, z Arabią Saudyjską drugi. Więc ten kalendarz jest też dość ciekawy. Na pewno dużym znakiem zapytania i pewnie wszyscy uczestnicy, wszyscy, którzy się interesują futbolem, zadają sobie to pytanie, jaka będzie reakcja drużyn, indywidualnie piłkarzy na zmianę terminu. Terminarz jest dość egzotyczny, albo kraj jest egzotyczny, w którym będą mistrzostwa. I sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, ale z autopsji, ze swojej praktyki
mogę powiedzieć, że to jest ciekawy termin, bo rozmawiałem z bratem, który jest w sztabie szkoleniowym Lecha Poznań i jak awansują do fazy grupowej, no tak jak większość drużyn w Europie, które awansują do grup, czyli Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy Ligi Konferencji, będą grali tak naprawdę do Mistrzostw Świata co 3 dni. To jest dla osobiście dla mnie, dla drugiego piłkarza, taki układ jest mimo wszystko, kiwasz wyłączenie, to jest bajeczny układ, to jest super. Żeby zbudować wyśmienitą formę, to jest super układ, tylko trzeba będzie inaczej zarządzić najpierw sobą jako jednostką w drużynie, bo każdy zawodnik dzisiaj uważam, że zarządza sobą pod kątem przygotowania do meczu i prowadzenia swojego życia, ta świadomość jest wysoka, jak i również zarządzanie drużyną, przygotowaniami do poszczególnych meczów, mikrocyklem, mezocyklem, czy tym dużym już makrocyklem, który jest zbudowany, bo już się rozpoczął, to wszystko będzie rzutowało na formę chłopaków, a później na formę drużyny. Ale jednak dostrzegam do tego złamania tej tendencji i ciągłego niewychodzenia z grupy na mistrzostwach, tutaj dostrzegam szansę na to, że nie będzie tego nieszczęsnego okresu przejściowego. Kończy się sezon, jedziemy na przygotowania do mistrzostw i tam przygotowujemy w określony sposób, grając w siatko nogę. I do jednego pora, ja wiem o co chodzi. Jeden się masuje, drugi pływa, trzeci podbija piłkę i nagrywa na Instagram. Ja mam swoją teorię. Wiesz co, któryś z kadrowiczów teraz fajnie powiedział o trenerze Michniewiczu, tak a propos Nawałki to było, że Nawałka zabierał wszystkich na taki obowiązkowy paintball, chyba tam 10 rano czy 9. I dla niego, to nie pamiętam tylko czy to Szczęsny, chyba Szczęsny, ale nie chcę teraz kłamać. I że jakby dla dorosłych facetów to jest trochę dziwne, że ktoś cię jakby na siłę zabiera czasami jakiś paintball na jakieś łódki. Znaczy to niby fajnie się w mediach sprzedaje, że tam kadra pojechała na paintball. No, ale a Szczęsny powiedział tak, a Czesiu, trener Michniewicz powiedział tak, idźcie sobie na piwo, pogadajcie i okej. Okay. Kto chciał, to poszedł, poszli wszyscy. Krótko mówiąc, wiesz, czasami taka chyba integracja w zespole, taka naturalna jest lepsza niż ten przysłowiowy paintball o 10 rano, tak, na zgrupowaniu. Tak, ja myślę, że to jest taki poziom, że tam jest potrzebna swoboda, tam jest potrzebna przestrzeń, strefa komfortu dla każdego piłkarza. I on musi się w tej reprezentacji czuć sam ze sobą dobrze i czuć się w tym środowisku. W związku z tym podejście trenera Michniewicza jest wręcz wyśmienite, bo nic nie narzuca, nic nie nakazuje, tylko wciela się w rolę tak naprawdę partnera do wielkiego sukcesu. I tutaj też ważnym wątkiem jest taka odwrotność. Trener Michniewicz może nie wchodzi z takim mocnym nazwiskiem do reprezentacji i z autorytetem do zawodników starszych, raczej wchodzi do reprezentacji z wiedzą i znajomością oraz autorytetem zawodników młodych. To jest super, bo z reguły się zawsze buduje, wybiera się trenera pod zawodników starszych, bo oni nadają rytm i ton reprezentacji. Tu jest odwrotnie, ale w drugą stronę ta właśnie ekspresja, ta osobowość, taka otwartość i chociażby idźcie na piwo, pogadajcie sobie, czy taka lekkość w podejmowaniu decyzji, szczególnie w kierunku tych starszych zawodników, powoduje, że on z nimi na pewno już złapał odpowiednią chemię, odpowiedni język. No i wtedy w tym kompakcie widzę fajny zespół, fajny team pod względem właśnie mentalnym, no też piłkarskim, bo przecież mamy bardzo mocny materiał piłkarski, w związku z tym szanse duże na tych mistrzostwach. No tak, do reprezentacji jeszcze wrócimy, natomiast chwilę chciałbym do twojej kariery zrobić taki skok. Marcin, masz całkiem fajny bilans, bo jak patrzę przez Transfermarkt, to jest tak, 170, ciekawe czy to się zgadza, zaraz nam to opowiesz, 175 meczów w Ekstraklasie, 7 bramek, 22 mecze w Pucharze Polski, 8 Liga Europy, 6 Puchar UEFA, 5 kwalifikacji do Ligi Europy. To jest całkiem pokaźny bagaż ciekawych meczów, oczywiście Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. Czy ty jesteś ze swojej kariery, 6 lat w Lechu, czyli można powiedzieć najbardziej z Lechem jesteś, byłeś związany jako piłkarz i później także pewnie przez inne związki. Czy ty jesteś zadowolony i wycisnąłeś maksa ze swojej kariery? 2 występy jeszcze dodajmy w reprezentacji Polski. Dziękuję, że pytasz. To już było dawno temu, więc miło powspominać. Już zakończyłem
Cumowa i strasznie się od tego odciąłem ze względu na bieżące obowiązki i pęd życia, ale jeżeli jest możliwość tak jak teraz i wracamy do tych czasów, no to to warto tych Państwu rzeczywiście powiedzieć. I przyznam szczerze, myślę, że nie wycisnąłem wszystkiego. Początkowo zawsze jestem optymistą i zawsze widzę szklankę do połowy pełną i twierdziłem w tych świeżych wywiadach po zakończeniu kariery, czyli po roku 2015 skończyłem. Stwierdzałem dosyć mocno, że jestem bardzo spełniony, zadowolony. Jestem zadowolony, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli młody chłopak z Barlinka potrafi przebić się i pokonać te wszystkie przeszkody i zaistnieć w takiej drużynie jak Lech Poznań, no to to już jest duży sukces i z tego jestem bardzo zadowolony. Jednak okoliczności, decyzje, zbiegi różnych zdarzeń i końcówka tej kariery, czyli raczej drastyczna i słaba, powoduje, że jednak nie wycisnąłem wszystkiego, ale rzeczywiście liczby, szczególnie te europejskie puchary, pamiętam moment, kiedy chciałem odejść z Lecha, zaraz w pierwszym roku, czyli dosyć szybko, ponieważ zostałem sprowadzony na ziemię przez trenera Smudę po Amice Wronki i chciałem iść do Bełchatowa, Bełchatów był później w tym mistrzostwo. Nigdy bym nie zaznał tych momentów, które dopinąłem w Lechu, gdybym doszło do tego transferu. Na szczęście nie doszło, zostałem wstrzymany, bo jako młokos po prostu się nosiłem ambicją, ale wszyscy wiedzieli, łącznie z menadżerem, że tam się buduje wielka drużyna i tak się stało. Ja byłem jej częścią, częścią czynną, grającą, uczestniczącą jeszcze też Super Puchar do tego, co powiedziałeś, dokładam, więc to wszystko buduje wartość tej kariery tego naszego tutaj ligowca i ekstraklasowca z mocną wisienką na torcie w postaci europejskich pucharów i skromnych dwóch występów, więc generalnie jest zadowolenie, aczkolwiek rzeczywiście ta końcówka pozostawia taki mały niesmak. Taki niesmak, ale myślę, że takim najfajniejszym momentem pewnie twojej kariery były właśnie europejskie puchary, bo trochę tych meczów ważnych rozegrałeś. Czy któryś dwumecz szczególnie pamiętasz i rozpamiętujesz, że może można było go zagrać lepiej i na przykład Lech by awansował dalej? No, oczy całej Polski wtedy były skupione, wiadomo, na Poznaniu, bo dużo się działo po piłkarsku, mówiąc. Tak, zrzeszyliśmy sobie całą Polskę. Dokładnie Rzeszów wręcz nawet przyjeżdżał. To było wyśmienite, niesamowite i te rekordy nawet oglądalności 2-3 miliony widzów, no to też są liczby mocne, jak dla mnie osobiście, bo taką miałem widownię w tamtym momencie. No będzie pamiętny dwumecz z Bragą wspominany zawsze jako wielkie rozczarowanie i wielka łyżka dziegciu w beczce miodu tego sukcesu, czyli wyjścia z grupy tak mocnej, tak historycznej, bo jednak Braga była do ogrania, mieliśmy zaliczkę, czekał Liverpool i Braga dotarła do finału. To dlaczego pewnie my z tą swoją fantazją wtedy nie bylibyśmy w stanie dokonać czegoś niesamowitego, więc to ten mecz na pewno zapadł mi mocno w pamięci jako chyba największa porażka. Największa porażka w karierze, tak, ja pamiętam ogromne apetyty właśnie związane z Bragą, bo szczególnie po pierwszym meczu to wszyscy liczyli, że polski zespół awansuje dalej. Ty tam miałeś w drugim meczu, dobrze mówię, czerwoną kartkę, czy nie? Czy to... Dwie żółte. Gdzieś tam się spaliłeś po prostu, bo tam, ale tam kurczę były okazje, Rudnie wtedy, tak, niesamowity. Tak, mieliśmy poprzeczkę Kuby Wilka i rzeczywiście dosłownie niedawno, też w jakichś wspominkach odświeżył mi ktoś tę sytuację, później sobie to obejrzałem, jakie miał Rudnie, to były kapitalne sytuacje, ja zapomniałem o nich, pamiętałem tą poprzeczkę Kuby Wilka, ale z tych okazji nie pamiętałem Rudnie i one były wyśmienite, także no niewiele zabrakło, żeby Liverpool przyjechał na Bułgarsku. No właśnie, no szkoda tego, tym bardziej, że jak się gra przeciwko takiej drużynie, teoretycznie się na straconej pozycji, ale czasami gra się na 120%, jak to mówią, i można z siebie jeszcze więcej wykrzesać. Trenerem był wtedy Bakero, który z niespodziewanej sytuacji zastąpił Jacka Zielińskiego. Ta jego kariera trenerska nie za bardzo mu się udała, ale jak ty wspominasz właśnie tego legendarnego piłkarza, no bo piłkarzem był znakomitym José Mario Bakero, a jakim był trenerem po latach? Jak ty oceniasz współpracę z tym Hiszpanem?
Na pewno brakowało mu czucia rynku, troszeczkę pewnie umiejętności trenerskie, ale niewątpliwie miał taki pierwiastek, który sprawiał, że jego osobowość unosiła się przynajmniej na początku nad nami mocno i ta Barcelona. Jak to bywa z trenerami, piłkarzami, na początku jest mocna magia piłkarskiego boiska, jeżeli później nie ma tego wyniku przede wszystkim, tej relacji, coś zaczyna się nie kształtować pozytywnie, no to zaczynamy tego trenera troszeczkę inaczej oceniać. Ja miałem też ten kontakt, jeśli chodzi o warsztat, no to na pewno nauczył drużynę niesamowitego spokoju. Pamiętam, akurat miałem kontuzję, wygrywaliśmy w Bełchatowie strzelając bramki po 30 podaniowych akcjach. To naprawdę wyglądało imponująco i gdzieś to się urwało, pamiętam, na przełomie października, listopada. Ja wtedy leczyłem kontuzję, no i też ta kontuzja, która mi się potrafiła, pokazała mi w ogóle inny wymiar człowieka trenera, bo się okazuje, że jak ja miałem kontuzję trenera Smudy, no to podchodził, mówił: gościu, pociąg ci odjeżdża, na razie, więc siła charakteru musi być, ale mocna psycha, żeby sobie poradzić z tym, że trener tak naprawdę jeszcze spakował do przystojowej szafy albo do pociągu w innym kierunku. W związku z tym na szczęście miałem tą zaprawę u trenera Smudy i później te kontuzje lepiej pokonywałem. A u trenera Bakera rzeczywiście ten taki pierwiastek człowiek-trener zupełnie z innego wydania, bo facet przy całej drużynie mówi, że doznałem kontuzji dosyć poważnej, że teraz będę miał trudny okres, że jesteśmy z tobą, Marcin. Przy całej drużynie, gdzie, no, umówmy się, za mnie wskakuje kolega, który gra równie dobrze, pokazuje mi, że jestem niesamowicie wartościową osobą dla niego, dla teamu i sprawia, że mój umysł dostaje jakiegoś szoku pozytywnego. Cały okres rehabilitacji opiekuje się mną, wręcz bym powiedział, bardzo mocno, co powoduje, że przechodzę tą rehabilitację płynnie, lekko, nie mam załamań, nie mam zwątpień. Ale jak wróciłem do zdrowia, to już nie było tego i po prostu wracam do klasycznej maszyny, więc nie chodził za mną kompletnie, się mną nie interesował, tylko już była naturalna rywalizacja. To był zupełnie inny wymiar, coś niesamowitego, czego u innego trenera, u nikogo innego nie zaznałem, a niestety tam te kontuzje od czasu do czasu mnie nękały. No tak, powiedz mi, czy ty miałeś jakąś ofertę zagraniczną, bo ty w sumie tej piłki z zagranicznej nie posmakowałeś, a pewnie wokół Lecha Poznań wtedy dużo się menedżerów, podejrzewam, kręciło i pewnie jakieś propozycje gdzieś tam na stole były, czy nie? Właśnie to jest trochę ewenement, czy może zaskoczenie też było dla mnie po czasie, tak to oceniam, zabrakło rzeczywiście tej przygody czy epizodu za granicą, bardzo na to liczyłem, stąd też bardzo ryzykowna decyzja odejścia z Lecha, nakierowana na wyjazd, bo czułem się mentalnie gotowy, piłkarsko, chciałem, tak jak mówisz, po prostu dołożyć do tej swojej ligowej kariery, tych występów, które skromnych, ten epizod czy dłuższy pobyt, miałem wtedy 20-32 lata. Grę w reprezentacji, przepraszam, 39. Grę w granicznym. Stąd też wejście z Lecha, decyzja, ale notabene nie było, i to pewnie był błąd, dopóki nie masz konkretnej oferty na stole i nie chcesz długopisu do ręki, no to nie ma nic. I rzeczywiście palcem pisane po wodzie były tematy coś fajne, które mimo, że już trochę byłem dojrzały, ale gdzieś tak młodzieńczo podszedłem do tego i wierzyłem w to, że coś jest poważnego, ale nie było nigdy nic konkretnego na stole, w związku z tym nawet nie mam o czym powiedzieć, po prostu nic takiego się nie działo. Okej, ale wiesz co, no... Czego człowiek, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Z drugiej strony myślę, że wielu ligowców w Polsce mogłoby ci zazdrościć kariery. No i tego, co poczułeś z Lechem, tak? Czy, bo to jest dla mnie, wiesz co, ten wasz Lech, ja bym tak chyba określił, że to był najmocniejszy na pewno Lech w XXI wieku, tak mi się wydaje, pod względem składu, pod względem też jakości gry w piłkę. Okej, teraz ten też zdobył mistrzostwo, ale jednak wydaje mi się, że nie ma takiego hype'u na tego Lecha. Może się pojawić z sukcesami w Europie, daj Panie Boże zdrowie, jak to się mówi, ale tak naprawdę dzisiaj ten Lech
nie budzi aż tak wielkich emocji. Jak na, też popatrzmy na skład, że jednak tamten był chyba trochę mocniejszy jednak personalnie. Tak mi się wydaje. Różnica między ten Lech, który zdobywa teraz mistrzostwo, jest silny i bardzo się cieszę, że są takie wyniki, jest tam mój brat, tym bardziej serce rośnie. A co robi brat w Lechu? Powiedz naszym widzom. Brat jest drugim trenerem od przygotowania motorycznego. O, też, to też, bardzo tak, już dłuższy czas jest i był w akademii i w rezerwach, także szczebel po szczeblu. Tamten Lech 2010 roku, a ten Lech według mnie różni się przede wszystkim takim mocną tożsamością związaną z Poznaniem. I to było dosyć istotne, ponieważ byli wychowankowie, postacie kluczowe, czy Bartek Bosacki, czy Krzysztof Kotorowski, czy Kuba Wilk. I to powodowało, jakby ta świeża fuzja też tworzyła, że ten taki klimat też wokół mojej mentalności i wielu innych chłopaków, którzy grali w Lechu, czy Grzegorz, że my bardzo mocno się identyfikowaliśmy z klubem. I czuliśmy się jakby trochę nawet takimi wychowankami klubu i zupełnie inaczej jakby to funkcjonowało w wydaniu później piłkarskim. Mimo wszystko, mimo trudności tworzenia super atmosfery w takich dużych klubach, to jednak tam w środku czuliśmy ten związek też z kibicami i jakby z lokalizacją, Poznań, Wielkopolska. No to wszystko powodowało, że właśnie był taki wyróżnik i ten team się troszeczkę inaczej oglądało, obcokrajowcy się świetnie wkomponowali. To potwierdzają dzisiejsze fakty, bo czy Iwan Dziordziewicz ma żonę z Poznania, czy Luis Enrique. Niesamowity. Tak. I na boisku. Zresztą on jest fajny bardzo, on jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Też parę razy z nim gadałem jako dziennikarz. Także fajny człowiek, naprawdę fajny i właśnie takich ludzi nam potrzeba w polskiej ekstraklasie. Tutaj użytkownik Color Stone, nasz stały widz, pisze tak, że tamten Lech, czyli tym, o którym opowiadasz, był według mnie bardziej charakterny. A wiesz co, mi jeszcze się kojarzy taki obrazek w internecie dosyć znany, jak Lech zdobywa Puchar Polski jeszcze z trenerem Michniewiczem i tam też pełno tych rasowych poznaniaków i oni tam śpiewają tam, że ja kocham Lecha, tak, chociaż nie ma kasy, no bo Lech wtedy był mega biednym klubem. No i coś rzeczywiście jest w tym charakterze. Mnie się wydaje, że tam teraz w Lechu, nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz, trochę zaburzone są proporcje pomiędzy obcokrajowcami jednak a Polakami, no bo jednak jak wychodzi, wiesz, 8 czy 9 w pierwszym składzie obcokrajowców, to trochę tak zawsze, no tak jest trochę dziwnie, prawda, że jest taka wieża Babel, krótko mówiąc. Za mojego Lecha w tym okresie, w którym byłem, też było bardzo dużo obcokrajowców. I tylko dzisiaj ja uważam, że to nie jest problem. Problemem może być, i jeżeli mielibyśmy to rozłożyć, no to jest fakt, iż wtedy kapitanem był Bartek Bosacki. Byli chłopacy, którzy mieli po 30 lat i byli albo wychowankami, albo byli tak jak Kotor z Poznania. Później doszliśmy my, 23-latek, za chwilę 26-latek, czyli ja na przykład i wielu innych chłopaków. I ten trzon drużyny, raczej jak był podział obcokrajowcy Polacy, nawet w pierwszej jedenastce, no nie wiem, 5 na 5, no to my Polacy byliśmy zawsze ten krok przed nimi. Myśmy kapitana, w sensie był Bartek Bosacki, okej, był też Iwan, ale był też Kotor. Ta równowaga była bardzo mocna i jednak ten ton drużynie zawsze nadawali Polacy. I to chyba było kluczowe do tego rzeczywiście, aby obudować to charakterologicznie, aby ta drużyna, pamiętam sytuacje trudne, kiedy jak już Bartek, oaza spokoju, wchodzi do szatni i naprawdę rzuca wulgaryzmami do nas, do chłopaków, bo przegraliśmy Puchar Polski w Stalowej Woli, no to jest siła charakteru. To jest ten model, który być może dzisiaj już nie funkcjonuje, którego trochę brakuje, żeby kilku Polaków tworzyło drużynę, nie tak jak teraz jest bardzo dużo fajnych chłopaków młodych, zdolnych, oni też są mocni, ale oni są, dzisiaj za chwilę ich nie ma, a brakuje tych Polaków, którzy już mają dorobek, już mają pewien status. Dzisiaj zaczynają wchodzić, są na przykład w Lechu i identyfikują się mocno z tym klubem. Widać, że oni z tym klubem chcą już zostać na bardzo długo, być może do końca kariery, być może na wiele, wiele lat. I wokół nich też się tworzy ten klimat budowania tego charakteru Lecha. Więc to może jest dzisiaj bardzo trudno osiągalne, no bo rzeczywiście obcokrajowcy mają jakość, też mają charakter, ale
no ale oni zawsze nie są stąd. Nie są, no właśnie, skoro oni tam mogą wiedzieć, że, co to znaczy derby polski, tak, między Lechem a Legią, to ktoś tam musi im wytłumaczyć, na czym to polega. Oni mogą to przeczytać w internecie, ale na pewno to takich nie elektryzuje, tak, jak te mecze z Legią, bo to zawsze jest ważny mecz dla ekipy z Poznania, to nie ma co ukrywać. Marcin, ale jeszcze o młodych w Lechu, tak, bo fajnie zacząłeś o tym opowiadać. Ja się zastanawiam, co się dzieje z jednym z moich ulubionych w ogóle młodych piłkarzy w Polsce, czyli z Filipem Marchwińskim, bo ja obserwowałem go, słuchaj, rozwój tego piłkarza obserwuję jako dziennikarz już jak on grał w reprezentacji do lat 15. Już był wtedy niesamowity, naprawdę. Robił różnicę w tych reprezentacjach dziecięcych, tak możemy nazwać, dziecięco-młodzieżowych. W Football Managerze, jak gramy, to Marchwiński to już dawno jest gdzieś tam w bardzo mocnym klubie. Wiesz, no, śpieje się, ale robi ogromną karierę w Football Managerze, przynajmniej u mnie. Natomiast co się dzieje z tym chłopakiem? Bo ja naprawdę zachodzę w głowę. Mnie się wydawało, że on za chwilę dołączy, wiesz, że będzie robił taką karierę jak Robert Lewandowski, bo chłopak ułożony, grzeczny, jakby przebojowy na boisku. Może wiesz coś więcej na temat tego, co tak wyhamowało karierę Filipa? Fajnie wywołałeś Filipa, bo rozmawiałem o nim niedawno, parę tygodni temu, z Zakim na turnieju chłopców w Poznaniu, bo tam się spotkaliśmy, mój młody tam sobie pogrywa. Rzeczywiście jest niesamowita blokada w jego głowie. Zaki wspominał, że to jest nieprawdopodobny potencjał, zresztą to wszyscy to widzimy. Ja jestem może trochę dalej od Lecha, ale też Filipa, jak tylko widzę, to dostrzegam ten potencjał. No wydaje mi się, że wchodzimy już tutaj mocno w głęboką psychologię, mental, i tutaj jest do wykonania nieziemska pewnie praca jego samego, w sensie nie może zostać z tym sam, z tego co słyszałem też, od jakiego świetnie się klub w środku rozwija, jeśli chodzi o komórki wsparcia właśnie młodych chłopaków, między innymi Zaki jest za to odpowiedzialny i to chwała, że klub to stworzył. Jedno to jest wewnątrz pomoc, drugie pewnie też z zewnątrz. Czasami też warto wyrwać się z tego środowiska i porozmawiać z kimś, kto może nam pomóc, psychologiem, mentorem, kimkolwiek osobą, która jest w stanie dotrzeć do naszej głowy, bo niestety wydaje się, że Filip się zablokował totalnie i nie wiem, czy będzie w stanie w Lechu się odblokować. Jestem za daleko, wiem, że w okresie przygotowawczym teraz miał przebłyski, ale pewnie musielibyśmy troszeczkę zużyć czynników takich pierwszych, jak teraz wygląda, jaka sytuacja. Jednak z drugiej strony wiem, że też to akurat ten przysłowiowy pociąg smuty, no mu odjeżdża, nikt nie będzie na niego czekał, musi się szybko otrząsnąć, a wiem, że chłopaków zdolnych w akademii jest mnóstwo i miejmy nadzieję, że nie zaprzepaści swojego potencjału, no bo też nieraz się o tym mówi głośno, 30-40% sukcesu to jest talent, a reszta to jest właśnie mental, charakter, praca, i wiele innych czynników, czasami tych dodatkowych, na które nie mamy wpływu, ale generalnie większość tych czynników my mamy w swoich rękach, w swojej głowie, więc trzeba Filipowi kibicować. Filip ma 20 lat, więc tak naprawdę teoretycznie wszystko przed nim, ale z drugiej strony, jak wiesz, jak popatrzę, że Hiszpania gra finał Ligi Narodów i tam wybiegają chłopaki, co mają po 18, po 19 lat i grają niesamowicie, już nie mówię o Ansu Fati i tak dalej, wiesz, mnie się tak wydawało, ja może nie jestem jakimś wybitnym ekspertem, ale potrafię rozpoznać taki, wiesz, taki luz, taki, no to taki dar od Boga i wydawało mi się, że właśnie, że on to ma, że patrząc na te reprezentacje, mówię, dziecięce, młodzieżowe, później wchodził w tego Lecha, strzelił bramkę szybko, że on to, ale mówisz, że głowa, czyli coś tam, jakieś, jak rozumiem, problemy psychologiczne po prostu gdzieś, może za szybko tak. To wszystko. Tak, no jedno to za szybko. Ja też pamiętam, przecież ja miałem 19, 21 lat, jak debiutowałem w Amice, a Filip Burkhardt miał na przykład lat 16, 17, już grał piłkę do rzutu wolnego. Ja mówię, co za łapek, co tam się dzieje? Ale też to wszystko się zadziało bardzo szybko i bardzo wcześnie. W związku z tym głowa nie wytrzymała i później
myślę, że w takim wieku młodzieńczym przy tym wszystkim, co się dzieje, jest kluczowy tak zwany miks ego, pokora i wdzięczność. No ale jak wymagać od 17-latka, który jest naprawdę, tak naprawdę królem i to jeszcze królem w dużym klubie, jak strzela bramkę Legii, że on sobie zmiksuje ego, pokora i wdzięczność i wyjdzie spokojnie, ja jestem cały czas skromny i wszystkim musi dookoła przepraszać, że gra tak dobrze. No to jest mega trudne, psychologicznie to jest niesamowita trudność i predyspozycje, jeżeli jest mega świadomy, to też było widać po kamyku, to jego świadomość na bardzo wysokim poziomie. Ale Filip jest taki bardziej cichy, trochę zamknięty w sobie, grzeczny, dobrze, ale no za grzecznym też nie można być. No czasami szczególnie w szatni, na treningu, tam się dzieją najważniejsze rzeczy. Jeżeli tam jesteś w stanie wyczerpać swoje, jeżeli jesteś w stanie pokazać jakość, no to pokonać swoich konkurentów, kolegów z szatni, to jest też trudne, no bo z jednej strony chcesz być młodym, fajnym chłopakiem, postrzeganym pozytywnie przez szatnię. Ze wszystkimi się witasz, rozmawiasz, a za chwilę musisz gościowi, który jest bo powiedzmy ikoną w danym momencie w klubie, czy jednym z lepszych zawodników, wpakować się, kolokwialnie mówiąc, ślizgiem, uszkadzając mu kotę. Albo założyć siatkę, Marcin, albo siatkę mu założyć. No. Albo go, tak, albo go ośmieszyć przy wszystkich. I jakby to jest trudne, mentalnie to jest bardzo trudne. Wiem, że to jest trudne, tylko wiesz co, ja mam swoich idoli, do których zawsze tam nawiązuję piłkarskich, oczywiście patrzę na Ronaldinho takiego, który jest jednym z moich ulubionych piłkarzy, to już widzowie kanału Ciono Poczak wiedzą, że często do niego nawiązuję. Podejrzewam, że on całą drużynę ośmieszał na treningach i jeszcze mało tego, czasami tam lekko nieczeźwy przyszedł, ale wszyscy go kochali, bo po prostu później dawał to wszystko swojej drużynie jakby na meczu. Także to w sumie Zibi Boniek ostatnio fajnie powiedział też, że dobry piłkarz to się zawsze obroni, tak? Że nawet jak ma charakter, on sam o tym mówił, nie najłatwiejszy był do prowadzenia, myślę, prezes Boniek. W drużynie zresztą opowiadał o tym trener Piechniczek wielokrotnie u nas na kanale. Ale wiesz, to jest fajne też, dlatego no może rzeczywiście masz rację, czyli kwestia pracy z jakimś psychologiem fajnym, sportowym, tak mi się wydaje, żeby Filipa otworzyć, bo nie stać nas, na moim zdaniem, na marnowanie takiego, wiesz, takiego talentu w skali Polski, bym powiedział, tak? Bo to już nawet nie chodzi o Lecha. Czy... Zdecydowanie, no, różnica pokoleń jest regularnością. Ja zawsze się zderzałem z pokoleniem mojego taty i widziałem, jaka jest różnica charakterów. Teraz my się zderzamy, powiedzmy moje pokolenie, właśnie ten Lech, zderza się z młodym Lechem, który jest inny charakterologicznie. I to wszyscy potwierdzają, że chłopacy są bardzo świadomi, są ukształtowani, są inteligentni, wiedzą naprawdę czego chcą, ale mają zupełnie inny kręgosłup charakterologiczny, są troszeczkę z innej gliny ulepieni. I przez to ten charakter, ta siła charakteru jest zdecydowanie, no powiedzmy sobie wprost, słabsza niż wtedy, kiedy my funkcjonowaliśmy. Andrzej Niedzielan opowiadał i niestety się to sprawdza, że polscy piłkarze, młodzi szczególnie, się szybko, wiesz, zadowalają pierwszą dobrą pensją, wiesz o co chodzi, dobrym kontraktem i nie chce im się, nie ma w nich takiej ambicji, że wiesz, że najpierw chce być na przykład, tak jak w Lewym, nie? Bo to jest taki nasz koronny przykład, że chciał być królem Lecha, został królem Lecha, potem poszedł do Borussii, chciał zostać królem Borussii, potem dopiero pojawił się Bayern i wreszcie, wiesz, końcowa stacja, może końcowa, zobaczymy, ale końcowa stacja właśnie Barcelona, czyli wiesz, te poszczególne elementy musisz pokonać, że często, wiesz, my się nasi piłkarze młodzi zatrzymują się, że chcą być królem Legii czy Lecha, a później nie ma, wiesz, tej siły do tego, żeby pokonywać te kolejne szczeble. No to jest ambicja i każdy ją posiada indywidualnie na określonym poziomie. Rzeczywiście trochę tak jest też z tego względu, że Polska wokół futbolu jest rozkochana i trochę jest taka pułapka. Z jednej strony fajne, no, na miarę naszego kraju bardzo duże, gigantyczne pieniądze, rozpoznawalność, wielkie miasta, nowoczesne i chłopacy wpadają w ten samozachwyt, no bo to jednak nie jest Słowenia, Słowacja, gdzie przychodzi 4, 5, 8 tysięcy ludzi
i to nie jest futbol przez duże F, tylko peryferia. A w Polsce okej, okay, poziomem jesteśmy małym futbolem, ale jeśli chodzi o marketing, o otoczkę, o czucie się w tym... My mamy stadiony jak w Bundeslidze. Frekwencja trochę niższa, ale wciąż bardzo wysoko na tle Europy. Rozpoznawalność gigantyczna, w Poznaniu to jest w ogóle niewiarygodna wręcz. No i to wszystko powoduje, że rzeczywiście spada troszeczkę taka chęć mega walki o lepszy świat, no bo ten bardzo dobry świat mamy tu na miejscu, bo pieniądze, no mimo wszystko w danym momencie życia dla 17, 18, 19 latka są gigantyczne. No, gigantyczne, trudno, za duże. Trudno później zacząć cały czas funkcjonować na zasadzie, że jest mi źle, chcę, żeby było lepiej, cały czas muszę odejść, muszę wyjechać, muszę zrobić większą karierę. No i znowu no tak, jakby to na przykład psychologiczne. Czyli to jest kwestia też ambicji, tak jak rozmawiamy. Czyli krótko mówiąc, nie brakuje im ptasiego mleczka i trochę im odbija. I tu znów muszę odwołać się do tego, co Zibi Boniek mówi, że po prostu kiedyś nie było nic, tylko było boisko i piłka. I niestety nasze wielkie talenty, czy gwiazdy w historii rodziły się na tak zwanych klepiskach, tak? Więc oni nie mieli nic. Więc ta piłka to była nie taka trochę odskocznia od wszystkiego, przepustka do lepszego życia, trochę jak w Afryce. Może nie aż tak, ale była po prostu u nas biednie. Jest pytanie do ciebie konkretne od Michała, naszego stałego widza. Jak sądzisz, dlaczego po Kotorowskim i po Buriciu Lech ma takie problemy z klasowymi bramkarzami? Bo na przykład Legia, pisze Michał, wychowuje regularnie świetnych golkiperów, a Lech ma z tym problemy. Co się dzieje właśnie? Bo rzeczywiście Kotor był super, Burić też w topie całkiem nieźle, ale powiem ci, że jak tego Rutko zobaczyłem tam w tym, w Karabachu, to po prostu przykro mi się zrobiło, no ale dobra, opowiedz mi, jak ty to widzisz po prostu z tymi bramkarzami. To troszkę mi uciekasz, ale słyszę pytanie, jestem, troszkę okay. Mi uciekłeś. Aha, chodziło mi o bramkarzy, wiesz, o bramkarzy tak, w Lechu. Tak, ja, okej, okay, jestem, oczywiście, no rzeczywiście jest problem. Ciężko go zdefiniować. Myślę, że znowu jest potencjał w akademii. Tam doszły mi słuchy, że mamy dobrych bramkarzy, że Lech ma dobrych bramkarzy, ale pewnie za mało są ograni i pewnie znowu jest to trudna decyzja ryzykowna, żeby postawić w tak dużym klubie na młodego bramkarza. Jednak z drugiej strony wydaje się, że jest przestrzelony transfer. Troszeczkę to wygląda skrajnie. Był Van der Waart, który był ciut niższy i słabo grał na przedpolu. Jest bramkarz potężnie zbudowany, który wychodzi do każdej piłki. Czyli mamy dwie skrajności i w decydującym momencie w wstępnej fazie sezonu no jednak popełnia szkolne błędy, co go nie skreśla, ale na fall start jest dosyć duży i wszyscy wracają do dyskusji, co się dzieje w bramce Lecha, gdzie jest w końcu bramkarz typu właśnie Burić, Kotorowski, czy świętej pamięci Turina, który też wiodącą postacią był, jak zdobywaliśmy Puchar Polski. Więc ci bramkarze byli z dużą, olbrzymią jakością w Lechu, a jest teraz zgubiona ta jakość i to też rzutuje trochę na drużynę. Nie znam szczegółów, jak funkcjonuje monitoring, scouting, w której przestrzeni w Europie jest poszukiwana pożądana pozycja, no ale ja osobiście po tych wszystkich doświadczeniach skłoniłbym się ku temu, żeby spojrzeć na akademię, na chłopaków, którzy przewijają przez pierwszą drużynę, którzy pełnią rolę trzeciego bramkarza, niedocenieni, a na pewno z gigantycznym potencjałem. No właśnie, wiesz co, Marcin, bo ja zawsze się dziwię, bo sprowadzamy tego Rutkę, bo i tak, wielkiego potencjału ten chłop nie ma, ani sprzedażowego, ani on, wiesz, no grał coś tam, ale to nie były jakieś wybitne występy, więc tak jak mówisz, podejrzewam, że wystawiając nawet chłopaka, słuchaj, 18 lat z akademii, to podejrzewam, że więcej by mu kibice wybaczyli nawet, takiemu chłopakowi, który powiedzmy, dobra, przyjąłby tą piątkę, wiesz, od Karabachu, ale to jest nasz chłopak, tak, my w niego inwestujemy, my go budujemy, ma prawo po prostu zawalić jeden, chociaż wydaje mi się, żeby tak nie zawalił, dobra, ale tak mi się wydaje, wiesz, i masz rację, trzeba szukać w akademii, ja to cały czas mówię, wiesz, bo ściągamy zewsząd po prostu, a nie patrzymy na to, co jest w Wielkopolsce. Ja podejrzewam, że bardzo wiele chłopaków, bramkarzy to marzy o tym, żeby w ogóle być spróbowanym przez Lecha.
To zrobiła Legia, wystawiając swojego wychowanka Manicki, ja tak już nie pamiętam tych nazwisk, ale chyba przekręciłem. Tak. Więc zaryzykowali. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. Warto postawić na naszych chłopaków. Szczególnie w bramce, gdzie ja tak szybko odświeżam do moich czasów. Był Jasmin, był Kotor. Kotor był tą osobowością i tą jakością, ale rzeczywiście mało przez te wszystkie lata jest w bramce kolejorza wychowanków. To rzeczywiście jest. Mało, trzeba szukać, to jak mówię, jak prezes, puścisz prezesowi naszą rozmowę Rutkowskiemu, nie wiem, czy macie fajne jakieś tam kontakty, to może kto wie, pomyśli o tym, bo na pewno chłopaków utalentowanych, tak jak mówię, tak jak mówimy wspólnie, nie brakuje i trzeba ich szukać właśnie w Poznaniu, czy też szczerze w Wielkopolsce, a niekoniecznie gdzieś na Cyprze, ściągając bramkarza, to się możemy zgodzić. Jak najbardziej. No, także tutaj trzeba szukać u nas. Marcin, powiedz, czy masz trochę kontaktów właśnie z kolegami z boiska, czy z kimś się kumplujesz z tamtych czasów, no taką ciekawą postacią, bo grałeś z Arboledą, prawda? Manu Arboleda, to jak z nim kiedyś pojechałem do Zagłębia Lubin jeszcze jako dziennikarz gazety Tylko Piłka, no to Manu to naprawdę fajna osobowość, taki śmieszny człowiek. Czy masz kontakt właśnie z kimś z tej naprawdę fajnej drużyny Lecha? Tak, ostatnio troszeczkę się to odświeżyło przez chwilę. Bardzo ciężko było z tymi kontaktami, ale ostatnie w sumie lata zaczęło się coś fajnego dziać w tych relacjach. Pewnie też między innymi za sprawą zeszłorocznego turnieju, który chcę powtórzyć w tym roku. Tutaj właśnie nad morzem Baltic Cup Old Boys, czyli jak Old Boye to legendy Lecha, jak legendy Lecha to Kotor, Telich, cała brygada. Więc świeżo już wyzwania, bo w październiku chcemy zrobić drugą edycję. To jest moment i czas, gdzie możemy się spotkać tutaj w hotelu, który prowadzę nad morzem i powspominać. Był też kierownik w zeszłym roku Mowlik, więc to wszystko tak się odświeżyło. W Poznaniu spotykam się czasami, ale to też bardziej myślę, że przypadkowo przy różnych okolicznościach z chłopakami, czy z Bartkiem Bosackim. Iwanowi pisałem gratulacje, też mamy sporadyczny kontakt, więc bliższych relacji nie ma, ale jest kontakt i ja uważam, że to już tak jest dużo i dobrze, bo przez chwilę było bardzo ciężko, z Rafałem Morawskim też się spotkałem w Gdańsku, powspominaliśmy przy okazji jednego wyjazdu mojego biznesowego, więc to gdzieś tam powoli chłopacy zaczynają też dostrzegać wartość tych relacji, które się zbudowały podczas tych wielkich sukcesów Lecha i po prostu ja uważam, że to należy to pielęgnować i przy okazji różnych inicjatyw się spotykać. No właśnie, szczególnie, że fajny byłby taki, Maciek, jak mówisz, że organizujesz turniej, no to jakbyście zaprosili rzeczywiście, nie wiem, bo Rudniew się tam odciął chyba w ogóle, bo miał duże problemy rodzinne, to pamiętamy te historie różne, ale gdyby ci się, wiesz, udało w twoim hotelu zrobić taki mecz, naprawdę, gdzie byłyby gwiazdy, ty właśnie Manu Arboleda by przyjechał, czy Rudniew, czy wiesz, cała ta ekipa, no to myślę, że to tam zainteresowanie byłoby ogromne. Myślę, takim meczem. Tak, Łukasz, a teraz mnie zainspirowałeś, bo poza turniejem rzeczywiście zastanowię się nad majowym meczem pokazowym Lech-Pogoń, bo wiem, że Pogoń Szczecin ma też mocną ekipę odbojów i aktywną, więc w Koszalinie zawsze Lech był blisko. To ciekawie, spróbuję o to powalczyć, bo to by mogło być fajne wydarzenie. To fajnie, nawet ja bym chętnie ze swoim operatorem przyjechał, porobił fajne wywiady, moglibyśmy naprawdę fajnie to opakować, szczególnie, że myślę, że to byłaby duża gratka na przykład zobaczyć taką rozmowę, czy to z Artiomem, czy z Manu nawet po tylu latach, bo jednak oni, wiesz co, mi brakuje właśnie takich obcokrajowców w naszej lidze, którzy, wiesz, oni się zaklimatyzowali, dosyć szybko zaczęli mówić po polsku, Iwan Dziurdziewicz tak samo i wiesz, oni... Nie chcę powiedzieć, że się spolszczyli bardzo szybko, ale tak naprawdę byli waszymi kolegami z krwi i kości, wiesz, rozumieli te wszystkie rzeczy i brakuje mi takich stranieri właśnie, takich dobrych, naprawdę. Tak, oni się utożsamiali, oni czuli
klimat Polski. Oni wiedzieli, że są naszymi gośćmi i w związku z tym dostosowywali się do naszych kanonów i naszych zasad. I to też trzeba, trzeba podkreślić, że to był z ich strony duży ukłon w naszym kierunku. Więc pewnie porozmawiać z nimi po polsku po jakimś czasie. No notabene ja też niedawno pisałem na Messengerze z Renhifo, którego bardzo miło wspominam i śmiałem się, bo odpisał mi mi casa tu casa, czyli mój dom, twój dom, bo ja tam oczywiście chciałbym podróżować i się śmieję, że przylecę do ciebie w odwiedziny. To bardzo, bardzo miłe z jego strony, także no, zebrać taką ekipę, no to by był wyczyn. Jak to Franciszek Smuda mówił, Renchifo, tak śmiesznie mówił, ale bardzo lubił tego piłkarza, także tam trzech Peruwieńczyków w pewnym momencie było. Renchifo, jeszcze taki młody chłopak był? Anderson Cueto. Tak. Właśnie, też grał dobrze, ale tam chyba się nie przebił do końca ale to byli dobrzy piłkarze, naprawdę. Właśnie, Lech w tamtych czasach, to mi się podobało, za trenera Smudy, nie wiem na ile on miał, był jeszcze dyrektor Pogorzelczyk, bardzo ważna osoba, prawda, w tym komitecie transferowym, słynnym Lecha, ale naprawdę dobrych tych stranierich Lech ściągał, miał oko wtedy, powiedziałbym, i nawet mamy te nazwiska, prawda, które pamiętamy przecież jako miłośnicy, nazwijmy to, naszej piłki, naszej ekstraklasy. Tak, miał nosa, rzeczywiście Sławka Peszko ściągnął, i świetnie prowadził ówczesną politykę transferową. Anderson Cueto do końca się nie sprawdził, ale Iwan, Dima Iniac, Semir Stilic, no mnóstwo. Zresztą przełomowy był moment transferów, które się jakby w 100% sprawdziły, czyli Lewy, Arboleda i Stilic. Dyrektor Pogorzelczyk za tym stał. Wprowadzał też nas młodych, zamiki, opiekował się nami. Trochę wiadomo, jak to jest, jak się współpracuje. Zawsze najbardziej obiektywna ocena jest po czasie. No, tam w środku, jakbyśmy to przeczyliśmy, przy rozmowach kontraktowych, minęło trochę lat, to wszystko trzeba było odszczekać i rzeczywiście zawsze jest miłe spotkanie z dyrektorem i wielki sentyment i wdzięczność, bo poprowadził to profesjonalnie i to trzeba oddać jak najbardziej. Michał Chudzik, przyjaciel vloga Cienął Płoczak, właśnie wspomina Arboledę, że to był kocur na obronie. No naprawdę, ja mam też z nim fajne wspomnienia, bo on zawsze był sympatyczny, przynajmniej do mnie, jako do dziennikarza, coś tam pożartował, jakąś głupotę powiedział, także to no, taki zgrywus totalny i pamiętam, że grał w tych meczach gwiazd naszej ekstraklasy. Nawet był moment taki, że była mowa o reprezentacji, jeżeli chodzi o Manu, i to był głośny temat. Nie wiem, to się gdzieś rozbiło tam o coś, ale był taki temat, że niesamowity obrońca, taki charyzmatyczny. Tak, miał bardzo dużą wartość w szatni. Był trudny dla was z zewnątrz, rzeczywiście przyjemny i żartobliwy. Dla nas był trudny w szatni, i to trzeba jasno powiedzieć, ale przekładał tą trudność na niesamowite oddanie i na niesamowite poświęcenie dla drużyny. To akurat go cechowało, był po prostu top profesjonalistą. By nie, czy miał po swojej lewej stronie Luisa, Iwana, Grzegorza, czy mnie, czy kogokolwiek, czy miał w środku Botego, Zlatko, całą ekipę. Nie interesowało go na boisku nic, tylko umierać za Lecha i za kolegów. Odbijał tu w szatni, bo tam było trudniej, ale to zawsze sobie gdzieś tam z tym radziliśmy. I też było żartobliwie, ale mówię, w pewnych tam momentach czasami trzeba swoje indywidualne przekonania troszeczkę ugiąć i poświęcić się dla drużyny. To tam były największe z nim starcia, ale to tam raczej było rzadko. Generalnie na pewno był bardzo istotną częścią tego Lecha w tym grze. Dokładnie, no piękne czasy, co wspominamy, no to się łezka wokół kręci, bo no ja też byłem fanem wówczas tego Lecha, zresztą to tak jest, że jak jest mocna drużyna, no to przynajmniej ja tak mam, to jej po prostu kibicuję, bo aż przyjemnie popatrzeć, i dawaliście łupnia naprawdę mocnym drużynom w Europie, i teraz naprawdę było mi przykro z powodu tego Karabachu.
nie ukrywam, że było, no była taka złość we mnie nawet. Kilka dni byłem wściekły na polską piłkę i nie będę tego oglądał już nigdy więcej. Ja zawsze sobie tak mówię, że już nigdy więcej. Ale później, kurczę, koszula zawsze jest bliska ciału. No ale tak już kończąc jakby, no to oczywiście nie całą rozmowę, bo chciałem pogadać, co robisz po karierze i jakby, że powiem, że też pomagałeś piłkarzom właśnie, bo to jest bardzo ciężki moment właśnie, koniec kariery, to wiadomo. Kończy się po prostu to co młodzi piłkarze, młodzi ludzie cały czas, którzy odchodzą właśnie, wiesz, na tą drugą stronę rzeki, ale coś muszą ze sobą robić. No ale wracając, czy ty wierzysz, że będzie Liga Konferencji właśnie chociaż w Poznaniu, czyli faza grupowa? Tak, wierzę, ale myślę, że stwierdzenie jest jedno, musi być. Dwa słowa, jeśli chodzi o ten pierwszy mecz, też miałem niesamowitą goryczkę i jako już taki kibic, bo i na Puchar Polski pojechałem, przebrałem się, szaliki założyłem, bawię się w tego kibicenia, nie mam na to za dużo czasu, ale jest fajne z drugiej strony usiąść na tej trybunie jako kibic. I naprawdę byłem wściekły tak jak ty. Przeżywałem to też 2 dni i mówię, kurde, no przecież to jest niemożliwe, to było do wygrania nieprawdopodobnie. No i przeszliśmy do tych, zgodnie z tą drabinką, do tych eliminacji Ligi Konferencji. Mamy pierwszy mecz, mamy następny najprawdopodobniej, no bądźmy szczerzy, 5-0 to już jest taka zaliczka. Mamy chyba istotny na tapecie. Nie wiem, jak się kształtuje ostatni dwumecz przed awansem do Ligi, do fazy grupowej. No musimy zrobić tę fazę grupową. To jest konieczność, bo przecież w Poznaniu kochają piłkę, no tam się ten stadion będzie zapełniał, będzie kasa, będzie koniunktura. Ja to w ogóle bym chciał, żeby 3 drużyny nasze awansowały, czyli mam nadzieję, że zrobi to Raków, że właśnie zrobi to Lech Poznań i może się jeszcze uda Lechi. No zobaczymy, Pogoń będzie ciężko, no ale wiesz, no, to musi być postęp, tak? Czyli, bo my nigdy nie zrobimy postępu, jak my będziemy odpadać właśnie przed fazami grupowymi, bo wiesz, no bo ten ranking i tak dalej wygląda katastrofalnie i to musi być, tak jak powiedziałeś, to musi być. Przy tej koniunkturze, przy tym rozwijającym się cały czas polskim futbolu klubowym w kontekście zainteresowania infrastruktury, akademii, młodzieży, no to aż się prosi, żebyśmy rzeczywiście występowali w fazie grupowej, której z rozgrywek oczywiście najlepiej, chociaż żeby to było minimum Liga Europy, Liga Konferencji, żebyśmy występowali co roku i to najlepiej z 2 drużyny. Wtedy Polska też się otworzy jako rynek dla lepszych piłkarzy, co zacznie się nakręcać i jakość będzie się podnosiła. Jeżeli będzie się podnosiła jakość przybywających obcokrajowców, to Polacy też podniosą jakość, a jak podniosą Polacy jakość, no to będzie się przekładało na później też na budżet, no na cała machina, o której oczywiście dobrze wiemy, jak działa. Kluczem jest, że tak jak wspomniałeś, awans no minimum 2 drużyn do fazy grupowej. Tak, to jest taki absolutne minimum. Marcin, teraz chciałbym z tobą jeszcze porozmawiać o tym czasie po karierze. Czy dla ciebie właśnie ten moment był trudny? Co teraz robisz? Bo wiemy, że tobie się w biznesie udało, masz wiesz, robisz coś ciekawego, ale wiemy też, że wielu piłkarzom się nie udaje tak naprawdę. Są takie statystyki, że piłkarze z Premier League, czyli tam, gdzie zarabia się najwięcej, to okazuje się, że 30% kończy jako bankruci, tak? Więc to jest bardzo ciężka sprawa, ten moment zakończenia kariery. Zdecydowanie i przeżyłem to na własnej skórze, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. Musiałem się zderzyć z przysłowiowym tirem i mimo, że jestem bardzo mocny mentalnie, to nie było łatwo. W związku z tym, jeżeli ktoś ma jednak ten mental czy charakter troszkę słabszy, to należałoby się do tego przygotować. Z drugiej strony piłkarz sam się do tego nie przygotuje, jeżeli nie będzie mu to przygotowane, nie będzie mu to umożliwiał klub. I uważam, że to się zaczyna, tak jak wspomnieliśmy o tej komórce opiekowania się piłkarzami w Lechu, to uważam, że takie komórki jak przygotowanie do życia po życiu powinny istnieć. I tak jak wspomniałem, powiedziałem to życie po życiu, bo też przygotowuje się do wypuszczenia
warsztatów dla piłkarzy właśnie w moich obiektach, jak się przygotować, bo ja nie byłem totalnie przygotowany pod żadnym względem, czy to jeśli chodzi o ekonomię, o księgowość, o funkcjonowanie jako przedsiębiorca, jednoosobowa działalność, z czym to się wiąże. No niestety deficyty wiedzy są gigantyczne, oczywiście jest to często też hejtowane, ja się zawsze z tym nie zgadzam, będę zawsze bronił chłopaków, piłkarzy, bo ja byłem na studiach dziennych, byłem na zaocznych przez chwilę, to była chwila i zdałem sobie sprawę, że nie jest to możliwe, żebym ciągnął dwóch etatów, albo chcesz robić karierę, albo chcesz się edukować. No oczywiście można, to już jakby inna bajka, ale generalnie piłkarz jest produktem, który ma produkować najwyższą jakość na boisku, w związku z tym musi skupić na treningu, w związku z tym ma niczym innym się nie zajmować. W związku z tym tak robi. Więc jeżeli nie ma wewnętrznych potrzeb i wewnętrznej motywacji, zewnętrznej, żeby się uczyć, czytać, no ale umówmy się, to nie jest też proste w wieku 20 lat czy 24 nagle zacząć się zagłębiać w rozrachunki, w działalność księgowości w dużym przedsiębiorstwie, czy zarządzanie zasobem ludzkim w dużym przedsiębiorstwie. Te wszystkie zagadnienia są totalnie obce i wręcz kosmiczne, a w tamtym momencie, w którym jesteśmy w karierze, budujemy hotele, otwieramy restauracje, no bo mamy duży kapitał. I zaczyna się problem, kiedy, no tak jak moja kariera drastycznie się kończy, jesteśmy przyzwyczajeni do określonego standardu życia, nie potrafimy sobie go odmówić, no bo to jest niesamowicie trudne. Zresztą ambicja nam też mówi, żebyśmy jednak pokazywali wszystkim, że jest okej, że zbudowałem sobie poduszkę, funkcjonuje i żyje świetnie, no kariera mi się załamała, ale jestem spełnionym piłkarzem. Czyli trochę bajerujemy wszystko dookoła i siebie, no i zaczynamy właśnie w swoich głowach rozgrywać bardzo trudne boje, co dalej, w którym kierunku mam iść, czy mam się zająć, no dobra, to wszyscy chcą być trenerem, chcemy zostać w strefie komfortu, która jest najlepsza, czyli być przy piłce, no ale nagle się okazuje, że się nie nadajemy na trenerów, szczególnie tych dobrze opłacanych, no to co dalej, no to otwieram akademię, no to otwieramy. No ale żeby otworzyć akademię, to trzeba też znowu mieć biznesplan, trzeba umieć zarządzić finansami, stworzyć mini przedsiębiorstwo. Stworzyłem, otworzyłem, zamknąłem. Nauczyłem się na małych stratach. I rozpoczyna się cała taka zapaść mentalna, co ja mam ze sobą zrobić, w którym kierunku iść. No to pójdę do jakiejś firmy sprzedawać coś, bo mam dużo znajomości. Też to jakby mnie ktoś chciał wciągnąć, jak tam gdzieś jeszcze miałem te luki, gdzie dopuszczają różne osoby do siebie, jakby nie do końca byłem zdefiniowany, co będę robił. Jak już przy projekcie Baltim byłem. No i to wszystko powoduje, że rozrywa nam trochę głowę. Obok jest już ciśnienie rodzinne, bo to nie jest tylko narzeczona czy kobieta, tylko już są dzieci, obowiązki. No i tak jak wspomniałem, ten prestiż trzeba otrzymać, no to dziecko najlepiej, żeby też dobre przedszkole było. Takie małe rzeczy, które zaczynają się naprawdę mocno nakładać na piłkarza i zaczynamy się gubić. Jesteśmy jak dzieci we mgle, ale już nie jesteśmy dziećmi. No i wtedy rzeczywiście doprowadzamy do nasze finanse, nasze życie do skrajnych sytuacji i wielkich trudności. Oczywiście też już nikogo nie ma dookoła, no bo to jest klasyk normalny i też trzeba się z tym pogodzić, że jak się skończy. Nikt nie odbiera, nie dzwoni. Tak, ja to tłumaczę, też nawet chwilę z bratem rozmawiałem, nie można się na to obrażać, to jest naturalna rzecz i pewnie my i tak się obrażamy, no bo to jest normalne, ale znowu jak określony przekaz wiedzy, tak jak moja na przykład osoba do chłopaków, mogłaby im wytłumaczyć, żebyście już się przygotowali na to, że coś takiego nadejdzie, więc się na nikogo nie obrażajcie, bo tak funkcjonuje ten świat, wasz świat, w którym egzystujecie jako piłkarze. Stąd też ważne, aby w klubach, nie wiem, czy to funkcjonuje w Lechu, pewnie jeszcze nie, ale chyba coś tam się dzieje w tym kierunku, żeby dać chłopakom możliwość edukacji finansowej, bo to jest bardzo istotne, żeby chłopacy wiedzieli, czym jest pieniądz, jak się go buduje, jak się go pomnaża, jak się go inwestuje, bo klasyk mówi, dobra, w mieszkania. No to dzwoni do mnie kolega z ruchu, jak puściłem pierwszą promocję warsztatów dla piłkarzy, nie odbyły się niestety, ale cały czas jest to w toku ten projekt
i mówi: Marcin, super, przyjeżdżam, bo mam 10 mieszkań, a nie wiem w ogóle, co mam z tym zrobić. Super, że masz 10 mieszkań, ale to drugie to już nie jest budujące, więc pewnie przyjedź, zapraszam cię, bo będą te podstawy też zarządzania zasobem finansowym. No i takie dygresje i to wszystko się rzeczywiście później na piłkarzu mocno odbija na jego psychice. No tak, i potem w grę wchodzi często alkohol, różnego rodzaju inne używki i niestety wielu kończy bardzo, bardzo źle i co do tego nie ma wątpliwości, więc myślę, że takie warsztaty twoje, czy też cały program, jeżeli masz taki właśnie opracowany, to byłoby bardzo dobre, może byś wszedł, pomyślał o jakiejś współpracy właśnie z Ekstraklasą nawet czy coś, bo ja myślę, że wiesz, u nas ten sam problem jest, o tym się oczywiście nie mówi, ale głośno, chociaż coraz więcej się mówi. Nawet taka gwiazda jak Tomasz Hajto, tak, który się przyznaje do tego, że przewalił kilkadziesiąt milionów złotych i wszędzie długi, więc jakby myślę, że takich Tomaszów Hajto, to o których się tak głośno nie mówi, bo to jest takie nazwisko, ale myślę, że jest więcej znacznie w polskiej, z byłych piłkarzy polskiej ekstraklasy. Tak, jest bardzo ciężko. Każdy, na pewno każdy ma określoną poduszkę i fundament i też nie generalizowałbym, że chłopacy wszystko tracą, przepijają. To nie te czasy. Chłopacy wszyscy, z którymi grałem, funkcjonowałem, wszyscy mają fajne, pozytywne życie, ale na pewno, braki umiejętności spowodowały, że te pieniądze nie wykorzystali z takim potencjałem, jak mogli. I pewnie już na określone być może standardy sobie nie mogą pozwolić. Te wyższe, które daje kariera piłkarska, a o to chodzi, żeby po karierze móc żyć tak, jak się żyło podczas kariery. No to, czyli tak naprawdę każdy wie, gdzie miał swój pik, otwiera swój najwyższy kontrakt, jaki miał, czy jeden z wyższych, czy nawet ten najwyższy w Polsce, no bo to już za granicą są bardzo duże, ale chociażby ten najwyższy w Polsce i zbuduj ten kapitał finansów już w życiu po życiu na bazie czy to biznesu, czy określonych działań funkcjonowania. I to jest sztuką i to jest największe wyzwanie. W związku z tym pewnie nie każdemu się to udaje, ale generalnie te postacie, osoby, z którymi funkcjonowałem, świetnie sobie radzą, tylko no, ta niewiedza powoduje, że trzeba później za nią bardzo słono płacić. Stąd uważam, że takie, czy to warsztaty właśnie dla piłkarzy, czy komórki w klubach, które już wyprzedzają te fakty, jak to zabezpieczyć, no bo też kursy trenerskie można zrobić grając, tak jak ja miałem kontuzję i jako 24-latek, zrobiłem sobie już pierwszy kurs i później kolejne, dziś to wszystko troszeczkę wcześniej wyprzedzałem, to też takie rzeczy można już chłopakom w klubie przedstawić, zaproponować, ułatwić, zróbcie, idźcie, zadziałajcie, miejcie ten handicap, jak już skończycie grać w piłkę. Wraz z umiejętnościami właśnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości, to jest bardzo kluczowe, te umiejętności tworzenia swojej marki, czy to personalne, czy swoich, realizowania swoich pomysłów biznesowych. No myślę, że to byłoby bardzo dobre rzeczywiście w naszych klubach, gdyby też o tym myślano, ale jest bardzo wiele jeszcze w nich do zrobienia. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, bo ale naszą najsłabszą stroną są kadry właśnie zarządzające w klubach najczęściej, czyli niestety prezesi, niestety dyrektorzy sportowi. No tu jest ogromny problem. Wiemy o tym, że PZPN będzie tworzył taki kurs specjalny na dyrektora sportowego. Mam wrażenie, że mamy tu ogromne po prostu jeszcze pokłady, wiesz, niewykorzystane. Jak ja słyszę, że w niektórych klubach pierwszoligowych, wiesz, pierwszoligowych, czyli mówimy o topie, można powiedzieć, w Polsce, jednak mimo wszystko najlepszych tam kilkudziesięciu drużyn, nie ma nawet porządnej sali do wywiadów, tak, czyli wiesz, salki konferencyjnej. No to o czym my tu, że tak powiem, rozmawiamy, ja nawet, wiesz, ze swojego punktu widzenia oceniam też materiały dziennikarskie, które przygotowują poszczególne kluby, to jest jeszcze totalna katastrofa, jak to się, wiesz, odbywa, to co dopiero mówić o innych aspektach, tak? Mówimy o kanonach, o podstawach,
których nie ma, a co dopiero o całokształcie, czyli ten profesjonalizm, który zawsze bił z zachodnich klubów i to zawsze się słyszało bardzo głośno, że tam pani serwisowa doskonale wie, czym ma się zająć, funkcjonuje profesjonalnie, nie komentuje i tak później idzie do samej góry, cała piramida jest ułożona top z infrastrukturą dodatkową, która kształtuje, buduje cały klub jako przedsiębiorstwo, no i wtedy też taki piłkarz, tak jak ja w Lechu i nawet w Amice, bo uważam, że w Amice zaczynałem jako 15-latek w 98 roku, to tam był obłęd, jeśli chodzi o warunki, bo nawet mieliśmy zajęcia z psychologiem. I tam już można, w takich miejscach już można zacząć się uczyć nieświadomie przedsiębiorczości. Rzeczywiście jak prowadzę biznes, to często wracam analogią do piłki. Każdy się śmieje, kurde, rzeczywiście, to jest tak podobne. Ja nie wiedziałem o tym, ale że się tego uczyłem. Tylko to chodzi o to, że ta wiedza była świadoma, żeby była też ułożona w głowie i przygotowana dla każdego piłkarza. Stąd pewnie takie elementy, jak wspominasz, jak infrastruktura, jak odpowiednie sale, jak odpowiednie szkolenia z wystąpień publicznych i tak dalej. To wszystko miałem w Lechu, ale zdecydowanie za mało i uważam, że dzisiaj to powinno wrócić. Kto wie, bo staram się ten projekt tak rozbudować, żeby może go eksplorować i jeździć też do klubów właśnie. Nie, myślę, że musisz, Marcin, wiesz, bo to naprawdę, i gdybyś jakąś współpracę nawiązał z Ekstraklasą właśnie, z władzami, to byłoby naprawdę fajne. Także tutaj w Lokciu Płoczach może jakąś medialną tutaj opiekę nad tym projektem wziąć, bo naprawdę to jest ciekawe, to możemy sobie pogadać. Tak, tym bardziej, że mam fajnych prelegentów, sam jestem osobą, która wiąże świat biznesu z piłką, no jestem żywym przykładem na to, jak drastycznie mogą pewne losy piłkarza się potoczyć, ale z drugiej strony też jestem już dzisiaj dosyć mocno umocowany, jak można fajnie z kolan stać. No właśnie, bo prowadzisz hotel, tak jak wspominasz, czyli no to jest poważna funkcja. Tak, to są dwa obiekty. Nie wiem, czy dwa obiekty mogą stworzyć definicję sieci, ale są to dwa obiekty. Może jeszcze nie, ale... Tak, pewnie nie. To są dwa obiekty pod brandem, marką Baltin Blue w Salbinowie, to jest apart hotel i Baltin Hotel and Spa w Mielenku, czterogwiazdkowy, kategoryzowany. Zaczęliśmy ze wspólnikiem 2016, pierwszy budynek 2017, dobudowaliśmy hotel. Cała historia od 2016 co roku daje przyrost kolejnych budynków, łącznie to jest w Mielenku 64 pokoje hotelowe, w Sarbinowie ponad 100. No to już jest duże przedsiębiorstwo, tym bardziej, że rozstałem się ze wspólnikiem, jestem już sam, prowadzę dwie spółki, które tymi obiektami zarządzają. I początek był hardkorowo ciężki, także jest o czym mówić. Olbrzymi rozmach, rozpęd i olbrzymie problemy, bym powiedział gigantyczne na samym starcie. Ja się uczyłem, w pewnym momencie rzeczywiście już dojrzałem, stwierdziliśmy, że warto się rozstać, bo to był dobry moment, trochę się różniliśmy, albo nawet więcej niż trochę i zaczynały się pojawiać pierwsze zgrzyty, więc mądrość starszego wspólnika sprawiła, że rozdzieliliśmy te nasze drogi biznesowe. I dzisiaj już 2 lata jestem całkowicie sam ze swoim zespołem, no i tu analogia piłkarska, sportowa, budowanie zespołu, bycie menadżerem, obudowywanie pod swój koncept, swoją filozofię, swój model. Ja już go miałem jeszcze wtedy, kiedy byłem krok z tyłu za wspólnikiem i gdzieś szukałem umiejętności też interpersonalnej i takie intelektualne, wiedziałem, że chcę przejąć te stery, chcę być sam, ale też jeszcze to nie był dobry moment, to już budowałem wizję, już patrzyłem na pracowników, których mamy na zespół, szukałem w nich swojego lidera i nagle taki moment rzeczywiście się pojawił przy pandemii, że poszedłem wabank, całkowicie zdemolowałem załogę dyrektorską, menadżerską na swój wzór, na swój pogląd, no to dobrze, pandemia się pojawiła i będę ją wspominał pewnie do końca życia jako moment przełomowy i bez niej pewnie bym tak szalonej decyzji nie,
nie podjął, bo no, czułem jeszcze, jak przed debiutem w Ekstraklasie, czułem jeszcze duży stres i czułem, że jeszcze nie jestem ligowcem z prawdziwego zdarzenia. Tak samo jak tutaj czułem, że jeszcze nie jestem prezesem, liderem z prawdziwego zdarzenia albo jeszcze nie tak silnym, ale wiedziałem, że trzeba zaryzykować. To ryzyko się opłaciło. No i przy tym oczywiście cały czas to, co rozmawialiśmy, analogia, grasz w Ekstraklasie, chcesz grać w Bundeslidze, ambicja. No jakby nie zrobiłem rewolucji po to, żeby zostać sam, mieć swój zespół i koniec. Cały czas rozwój, cały czas zaczynałem od siebie i zaczynam i cały czas to czynię, robię. Udoskonalam siebie, a następnie dopiero wszystkie mechanizmy i całą firmę z ludźmi i z procesami wewnątrz. Więc to jest też fajny biznes, to jest też rzecz dla kogoś, kto tak jak ja ma lekkie ADHD, lubi cały czas działać, cały czas się lubi rozwijać, bo szczególnie w hotelarstwie hotel się nigdy nie zamyka. Tu się zawsze coś dzieje. Jak już się wydaje, że jest wszystko poukładane, to po prostu przyjeżdżasz po tygodniu i jest kolejny pożar. No i jest fajnie. To lubię. Ale też a ja ci powiem, no, ja często bywam w hotelach, no bo wiadomo, różnie tam podróżuję po Polsce, teraz z rodzinką akurat, wiesz, byłem w Hiltonie, notabene w Krakowie, bo stwierdziłem, że to wezmę sobie Hiltona i są takie, bo był koncert Alicia Keys przepiękny zresztą w Tauron Arenie, ale to nieważne. No i słuchaj, i właśnie chciałem zaszpanować i wziąć ten taki lepszy hotel, no i właśnie a propos hoteli, to są takie bzdurne zasady niektóre, tak, czyli tam był taki fajny, ciepły basen, można było, wiesz, z dzieciakami siedzieć. I nie wiem dlaczego była taka zasada, że o godzinie 20 wszystkie dzieci bez względu na wiek out, nie? I to było takie, to po prostu regulamin hotelu i koniec, nie? To taka a propos hotelu. U mnie jeszcze masz do 22 z dziećmi, ale muszę o tym pomyśleć. Niestety, ale trochę wchodzą te tendencje, tylko ja planuję o 21:30, więc zmieści się. Tylko wiesz, 20 to jeszcze nie jest tak wcześnie, nie jest tak późno, wiesz, za wcześnie i tak wiesz. Wywołałeś tak, wątek na tapecie mamy, bo chcemy też to wprowadzić, mamy familię, jesteśmy mocno prorodzinni, ale jednak mamy gości, czy to pary indywidualnych i wiele hoteli już to wprowadza, ale taki plan mamy na 21:30, 22:30. No, także tutaj widzicie, to tak a propos rzeczywiście, że hotel to jest taki żywy organizm, wiadomo, jedzenie, mnóstwo zamówienia, to jest masakra, to jest taka robota, nie? To i czystość pokoi, wiesz, co w tych pokojach ma być, to rzeczywiście ty masz tam roboty, to wiesz. Najtrudniejsze w tym wszystkim, okej, mechanizmy, procesy, ale najtrudniejsze jest, i tak jak w piłce, jak trener ma przekazać. Trener Smuda miał przekazać Kikutowi, że ma grać tak, jak on chce. Bo ja na przykład nie chciałem grać tak, jak on ode mnie chciał, żebym grał. I to jest w ogóle ten ewenement. Jak przekazać ludziom tą swoją wizję, żeby oni to zrozumieli, żeby to poczuli. Gdzie oni, no tutaj też jest specyficzny region nadmorski, rozpieszczony. No, mają swoje podejście, przyjeżdżają do roboty, a człowiek chce stworzyć coś więcej. I teraz jak to zbudować? Jak czasu nie ma, budżet cały czas dzwoni, koszty rosną, no to jest największe wyzwanie, ale też właśnie dla takich ludzi jak ja, to jest największa zachęta do tego, żeby w tym biznesie być. A najgorsze jest co, to tak ci powiem, jako często bywalec różnych hoteli i tanich, i średnich, i czasami droższych, to jest to, że jak wchodzisz do hotelu i niby na folderze masz wszystko pięknie zrobione, a potem się okazuje, że nic nie działa, czyli na przykład basen jest zimny, sauna akurat nie działa, bo jest, wiesz, remont, w pokoju ma być klimatyzacja, ale ona akurat się zacięła. I to jest najgorsze chyba, jeżeli chodzi o hotel, tak z mojego doświadczenia. To jest niedopuszczalne, to jest duże rozczarowanie gościa. Oczywiście z piękniejszych opinii, jaką otrzymałem od gości, bo często z nimi czy rozmawiam, czy nawet gdzieś sobie siedzę, akurat byli chyba z Leszna i pan był kibicem Lecha, rozpoznał mnie, więc porozmawialiśmy, to stwierdzili, że rzadko się zdarza, też jeżdżą po hotelach, żeby to, co na zdjęciach, oddawała rzeczywistość, więc to już masz pierwszy punkcik, żeby do mnie przyjechać, a dwa, no nie może się zdarzyć, że nie działają takie rzeczy jak basen,
czy nie ma, czy pisze o tym, że jest klimatyzacja w Batii, no jej nie ma. W apartamentach nie ma, to jest napisane, że jej nie ma. Więc taki niespodzianek dość się może. Dokładnie, masz rację, to trzeba, no to wiesz, to jest tak jak w piłce, no, szybko się wiesz, okaże, kto tutaj kłamie, krótko mówiąc. Marcin, poruszyłeś jeszcze temat trenera Smudy słynnego, no wiadomo, Artur Borus to tam przemycił, że to dyzma polskiego futbolu, no wiadomo, dużo ludzi ma do niego ogromny żal, jeżeli chodzi o Euro 2012. Ja go aż tak źle nie oceniam, bo jednak pamiętam, jako już człowiek trochę zajmujący się piłką, sukcesy Widzewa, sukcesy chociażby Lecha, ale jak ty oceniasz trenera Smudy tak po latach, czy to rzeczywiście taki prawdziwek, czy jednak coś w tym takiego specyficznego, genialnego było? Ja myślę, że miał sobie ten geniusz, taki trudny do zdefiniowania i pewnie taki geniusz prostolinijności, ale jakby ktoś sobie też prześledził jego życiorys, no to ja sobie później to wszystko połączyłem, te punkciki, bo on bardzo narzekałem na warsztat i też na jego trudność i jego osobowość, ale z drugiej strony właśnie, jak wspominałem, jak ktoś ma charakter, to chce się zmierzyć z trenerem, który nie jest za tobą i też zawsze powtarzałem niejednemu chłopakowi czy zawodnikom, że łatwo jest grać dobrze, jak trener na ciebie stawia, bo trener na mnie nie stawia. Też byłem trenerem amatorskiej drużyny, trener na mnie nie stawia. Co zrób, żeby stawiał? To jest najbardziej taka trochę komiczna sekwencja, bo trener na mnie nie stawia. No, trener Smuda nigdy nie był moim zwolennikiem, ale potrafiłem u niego grać. I ten życiorys jego pokazuje, jakie on przyszedł losy i skąd pewne takie zachowania pojawiały się, jak już w tej Polsce pojawił się po raz drugi, najpierw Widzew, a później już te kolejne drużyny, czyli te, bardziej te moje czasy, mówię po raz drugi, ale mam na myśli te moje czasy. Tak. No i poleciał do Stanów, tam ze świętej pamięci Kazimierzem Dejną przeżywał trudne momenty, wrócił do Niemiec, tam również zaczynał, jak wspominał, od szybowania podróż. To wszystko go strasznie zahartowało, wzmocniło. Też mu pokazało, że jednak my Polacy jesteśmy niewdzięczni. No i w związku z tym stworzył wokół siebie taki kult, że nikogo się nie boi. To było super. To był model dla zakompleksionych polskich piłkarzy. To troszeczkę jeszcze ja też o to zahaczyłem. On w nas naprawdę wtłoczył wiarę, że my możemy pokonać każdego. On też fajne wyniki w europejskich pucharach, awans do 1/16 z Lechem Poznań. I to jest jego zasługa, jego charyzmy, jego charakteru, niesamowitej wiary, a tak naprawdę on największą wiarę miał w siebie. On się w tym klubie Lech Poznań nikogo nie bał i potrafił stawić każdego do pionu. Metodyka pewnie już dzisiaj kompletnie archaiczna, na tamten moment dała określony efekt. Żeby była pełnia, no to trzeba byłoby dołożyć ten kunszt warsztatu trenera Michniewicza, wlać go trochę do trenera Smudy i pewnie trochę też jeszcze zmiękczyć tę niesamowitą charyzmę, ale mimo wszystko z barwą, którego notorycznie wspominam, jak rozmawiam o mojej karierze, mimo że nie jestem jego zwolennikiem, mimo że on w jakimś stopniu też mnie tam poprzestawiał, jakby już głębsza analiza. Ale coś jest istotnego w tym wszystkim, bo nikt nie jest idealny i każdy ma swoje wady i zalety. On po prostu był niesamowicie charakterny, niesamowicie energiczny i po prostu czasami bezkompromisowy. No i to też jest w piłce nożnej chyba coś, co akurat w biznesie nie jest pożądane, a co ja musiałem się nauczyć, że piłka nożna jest bezkompromisowa, albo wygrywasz ze zwycięstwem, albo przegrywasz i nie ma, że fajnie przegraliśmy i za to dostajemy punkty. Nie, albo... nie, no jak, no. No jak, ale jedno się liczy, zwycięstwo. Zwycięstwo, wiesz,
Poldi mi to mówił, jak z nim rozmawiałem dłużej na Górniku. Jutro jadę do trenera właśnie Bartosza Gaula, także to myślę, że będzie ciekawa też rozmowa do Górnika Zabrze. Ale u Poldi mi się podobała mentalność, naprawdę, to było niesamowite. Jak się go zapytałem, słuchaj, Łukasz, jak to jest z tymi młodymi piłkarzami u nas w Polsce? Czemu oni taki... On nie jest w stanie zrozumieć na przykład, że młodzi chłopcy w Górników przychodzą na treningi i nie wiedzą, po co przyszli. To znaczy, że nie chcą zabrać miejsca, nie mają takiej świadomości, bo mówi, że w Niemczech jest tak, że młody piłkarz przychodzi na trening i chce zabrać miejsce. On wie, po co przyszedł na trening pierwszego zespołu i on nie przyszedł się zakumplować, tylko on przyszedł walczyć o miejsce tam, wiesz, w obronie, w pomocy, gdziekolwiek gra. A to mówi, że ktoś jest zadowolony, że przyszedł na trening Górnika, no ale to nikogo nie obchodzi, że ty jesteś na treningu, wiesz, o co chodzi. On tak mi tłumaczy, więc jakby on tego nie może zrozumieć, nie? Pytanie do jakiego punktu nas to zaprowadzi, bo widzę to zjawisko, czyli mamy naprawdę rzesze grających chłopaków w piłkę, mamy niesamowite talenty, ale mam wrażenie, że to wszystko jest jeden wielki marketing, czyli gram, tak, ja dzisiaj gram 10-latek, mówi, że gra 12-latek, wszyscy grają w piłkę, ale tak jak wspomniałeś, jak zadasz im pytanie, po co grają, no tak sobie pograć dla przyjemności. Ja wiedziałem już w wieku 6 lat, że ja chcę robić karierę i tego się trzymałem w latach 90. No i niestety dzisiaj jest zupełnie inaczej, kształtujemy tych młodych chłopaków. Przerywaj mi, bo odbiegłem od trenera Smudy, ale to jest też fajny wątek. Gdzie jest problem? Problem jest w takich tatusiach i mamusiach jak ja z mojego pokolenia. My jesteśmy największym problemem. Ja byłem trenerem dzieciaków 9-latków pod Poznaniem w gminie, tam gdzie mieszkam. Widziałem ten proces i to jest generalnie dzisiaj dla mnie zjawisko, które chyba nie chcę poruszać, bo zawsze się ekscytuję tym mocno, jaką krzywdę wielką robimy. No, ale zupełnie inaczej funkcjonował właśnie trener Smuda. On po prostu bezkompromisowo wjeżdżał i za to go cenię. Nauczył mnie niesamowicie, wzmocnił. Ja miałem bardzo mocny charakter, on go jeszcze zdecydowanie wzmocnił i też pokazał, jak należy się wyzbywać jakichkolwiek kompleksów. I to akurat wyniosłem od. I to jest ważne. Wojtek Kuniński jeszcze pyta, nasz stały widz. Marcin, czy Lech ma szansę z Holendrem, czyli z Van den Bromem? Jak ty oceniasz właśnie bytność jego w klubie? Początek nie najlepszy, no ale może się rozkręci. Jak ty to widzisz? No, trochę wiem więcej i bardzo pozytywne te opinie są, jeśli chodzi o trenera. Trenera piłkarza, praktyka. Jest to oczywiście zmiana troszeczkę modelu, bo jest bardzo, bardzo takie podejście partnerskie. Teraz Korza to jest taktyk jeden z najlepszych. I tutaj jest oczywiście zamysł taktyczny jak najbardziej, ale jest taki model trochę właśnie trenera Michniewicza, czyli to partnerstwo. Trener czuję tą szatnię, bo jako Holender występował w profesjonalnie, grał w piłkę i zna ten model bycia piłkarzem. Więc tam z tego, co wiem, no to naprawdę jest ten flow. Sytuacja jest generalnie dla wszystkich trudna i taka jest moja ocena, bo zmiana nastąpiła bardzo dynamicznie, w bardzo trudnej sytuacji. To nikomu, ani nowemu trenerowi, ani chłopakom pewnie to jakoś specjalnie nie pomogło. Coś szybko tym znaleźć, jest jeszcze fast start w lidze. Ja myślę, że są w stanie obronić mistrzostwo, ale no, znowu to będzie droga przez mękę. To będzie droga przez mękę zdecydowanie. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zachęcam właśnie do tego, żebyś rozwijał ten projekt związany z warsztatami dla piłkarzy. To jest bardzo ważne. No i może pomyślisz kiedyś, żeby być prezesem w jakimś klubie ciekawym, no bo skoro już masz doświadczenie w zarządzaniu, a z prezesami u nas jest różnie. Wiemy, że i tu się chyba możemy zgodzić, to chyba nawet prezes Boniek mówił, ale nie tylko.
były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, że właśnie największe mamy tutaj rezerwy. Także kto wie, może Marcinki ciągnie wichrę lasu, ale zobaczymy. Na razie musisz hotele nowe tworzyć. Na razie trzeba po pandemii się trochę tak, trzeba się podnieść po pandemii, ustabilizować sytuację nad morzem. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Aha, i powiedz mi jeszcze, czy lepiej gra z Dynamem Batumi, bo trzeba te punkty do rankingu zbierać, a pewnie może część osób będzie chciało typować, to czy warto postawić na Lecha, czy my tak po polsku podejdziemy, że remis wystarczy. Ale nie, trzeba nie, wybrać, myślę, no, że, nie, myślę, że Lech wygra. Nie będzie pewnie 5-0, ale 2-1, 1-0, 2-0 to jest taki wynik prawdopodobny. Jak najbardziej tutaj obstawiałbym śmiało zwycięstwo. Czyli możecie obstawiać na Lecha. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa, także jesteśmy w kontakcie. Bardzo fajnie się rozmawiało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję, cześć. Pozdrawiam. Dzięki, trzymaj się. Marcin Kikut, znany ligowiec, były piłkarz Lecha Poznań, a także reprezentant Polski, był naszym gościem. Poruszyliśmy, myślę, że bardzo wiele ciekawych tematów. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Zagraliśmy grubo, ponad 1,5 godziny. Myślę, że naprawdę można było dużo się ciekawego dowiedzieć. Na końcu jeszcze umówiliśmy się na telefon z Jarkiem Krukiem, który właśnie też jest dobrym kolegą Marcina, więc jeszcze telefonicznie spróbujemy się połączyć z Kielcami i jeszcze kilka zdań właśnie z Jarkiem zamienić, także między innymi o meczach pucharowych naszych drużyn. Ja jutro jadę do Zabrza, do Bartosza Gaula i tam zrobię z nim, mam nadzieję, ciekawą rozmowę, którą będziecie mogli obejrzeć na kanale Cioną po oczach. Także cześć Jareczku, witam cię serdecznie, jesteś na antenie kanału Cioną po oczach. Przed chwilą bardzo fajna rozmowa zakończyła się z Marcinem i Kikutem. Dużo ciekawych rzeczy mogliśmy się od Marcina dowiedzieć. No i będzie przeprowadzał takie warsztaty dla piłkarzy, którzy chcą żyć po karierze. Myślę, że to jest takie życie po życiu i wielu jest takich, którzy sobie nie radzą, prawda, z tym piłkarzem. Marcin, jak słucha tego, no to ja mogę tylko potwierdzić, że to jest mega inteligentny człowiek. Gość naprawdę na wysokim poziomie. I to życzymy sobie, żeby tacy piłkarze byli. Większość wygrała w ekstraklasie reprezentacji polskiej, na pewno lepsza była współpraca z nimi. No, no cóż, no, Marcin może być tylko pozytywnie. Szkoda, że nie zrobił większej kariery, bo miał takie predyspozycje, bardzo brakło szczęścia, trochę była kontuzja, ale też w Lechu przeżywał świetny okres na tyle, że trafił do reprezentacji Polski i tam zaliczył swoje występy. Pokazał się z bardzo dobrej strony w europejskich pucharach. No. No po karierze radzi sobie wspaniale. Myślę, że to jest bardzo dobry biznes. No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że Marcin dozna, że Marcin to jest bardzo dobry człowiek. Dokładnie. A to było czuć właśnie z naszej rozmowy. Rzeczywiście mega inteligentny facet. Będziemy częściej go zapraszać do kanału Cioną po oczach, bo naprawdę też bardzo dużo wie o Lechu. Czuje piłkę i tak jak mówisz. Aż jutro Łukasz zadzwoni do niego porozmawiać. No właśnie, także przypomnijcie sobie, odnowicie kontakt. Jarku, chciałem się ciebie zapytać, bo byłeś w Częstochowie na meczu właśnie Raków Astana. Widziałeś to na żywo. Czy ciebie też zaskoczyły rozmiary tego zwycięstwa Rakowa i czy jesteś w dobrej myśli właśnie przed meczem w Astanie? Znaczy ja jestem w dobrej myśli, bo podoba mi się w ogóle ta filozofia Rakowa. Podoba mi się filozofia trenera Papszuna i ta dyscyplina, którą tam prowadził styl gry. Myślę, że Raków pojedzie do Astany i powalczy o drugie zwycięstwo. Czy uda się to osiągnąć, to nie wiem, ale ma 5 bramek przewagi, na pewno zapas ma ogromny. Częstochowie pokazał klasę. Astanę można trochę tłumaczyć przemęczeniem po wyjeździe, bo ten wyjazd im się nie udał za bardzo. Musieli w 2 turach dolatywać tutaj do Polski, potem jechać do Częstochowy. Na pewno to był problem dla tego zespołu z Kazachstanu, no, ale to na pewno nie jest wina Rakowa. Myślę, że drużyna z Astany, która w ostatnie 3 lata miała obcinane tam dotacje, bo wiadomo, ze względów tam programy rządowe, różne ograniczenia, także wynikające z sytuacji politycznej, nie jest już tak silna na pewno jak 3 lata temu, ale cały czas jest to zespół mocny, którego trzon występował w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy. W tym meczu akurat nie zagrał Abdel Bissi Bieko, były piłkarz Korony Kielce, który za młodu rozegrał w Ekstraklasie 4 spotkania, jeszcze jedną bramkę. Nie wypłynął na szersze wody, teraz już chyba w reprezentacji ma około 40 spotkań, występował w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy. Był kapitanem, ale tutaj nie mógł zagrać. I wydaje mi się, że Raków może jeszcze raz wygrać w Astanie, pokazać swoją klasę. Raków daje jakieś tam nadzieje, bo naprawdę świetnie pracuje, tylko ubolewam, że nie ma stadionu z prawdziwego zdarzenia, bo ciężko się przyjmuje
porządne zespoły z Europy na takim stadioniku, jak jest Częstochowie, który jest tak robiony na słowo honoru. Niestety. Dobrze, to dobrze się... że prezes jest mądry i dużo pomoże załatwić, dużo pomoże ogarnąć, ale wydaje mi się, że taki klub jak Raków Częstochowa zasługuje na większe wsparcie od władz miasta i ogólnie miasta, bo naprawdę taką wizytówką Częstochowy jest wspaniałą, że... Nie no pewnie, całego regionu, wiesz. To jest teraz najmocniejszy klub na Śląsku, szeroko pojętym Śląsku, bo to jeszcze jest oczywiście Częstochowa. Ja mówię o wymiarze wojewódzkim. Także jutro jadę do Bartosza Gaula, też ciekawego trenera, nowego trenera Górnika Zabrze, także sam jestem ciekawy, wiesz, tej rozmowy, robię wywiad na kanał. Myślę, że ciekawy absolwent szkoły trenerskiej w Kolonii. No i myślę, że wszystko przed nim tak naprawdę, dlatego że Górnik będzie bardzo dużym wyzwaniem. On jest z tej szkółki, wiesz, Mainz, która naprawdę chowa znakomitych trenerów. Trzeba ale powiedzieć. Ale czy piłkarze ma takich znakomitych w Górniku? Śmiałbym wątpić trochę. No. Dobrze, że jest Łukasz Podolski. Na pewno Górnik nie zaskoczył z tym rozstaniem się z Janem Urbanem. Też pozytywnym człowiekiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno też się zrobi piłkarsko. Pamiętajmy przede wszystkim, że najważniejszy jest materiał, jaki się ma. W Górniku jest teraz materiał pozostawiający na pewno dużo do życzenia. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kibice Górnika pewnie liczą, że w wielkiej formie będzie Łukasz Podolski. Liga Polska nas nauczyła, że jest nieprzewidywalna, nieobliczalna. Wszystko się w niej może wydarzyć, także ja bym żadnych wyroków nie zamierzam oferować. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze, jak widzisz mecz Lecha z Dinamem Batumi. Ja myślę, że bardzo ważne są te zwycięstwa, wiesz. Zwycięstwa, jeszcze raz zwycięstwa. Dlatego tu Marcin powtarzał, wiesz co, bo fajnie, podobało mi się to, jak uciął, a on ma dużą wiedzę, co się dzieje w klubie. Powiedział, że nie ma mowy o żadnym lekceważeniu właśnie Dinama Batumi, także myślę, że podejdą i tak mówi Marcin, że zwycięstwo musi być tutaj. Nie, no innej opcji nie ma, no trzeba tutaj trochę odrabiać tych punktów, że takie porażki jak... Tak, powinniśmy, wiesz co... Jakby się zdarzyło, jak pogoni średnie w Reykjaviku, no to fatalnie wpływałem na ranking tych polskich klubów, które... Za wolno idą do przodu. Dokładnie, trzeba wygrywać. Moim zdaniem, wiesz co, fajnie by było, Raków to może zremisować, okej, okay, ale Lech powinien wygrać w Gruzji po prostu. Wszystkie polskie drużyny powinny dążyć do odnoszenia zwycięstw, tym bardziej, że miał poprzekładane mecze ligowe, ja tu innej opcji nie widzę. Ja też, Lech się zregenerował. Ja wiesz co, ja myślę, że nawet nie powinni rezerwowymi zagrać, tylko powinien wyjść pierwszy skład, po prostu, który jest najmocniejszy, bo wiesz, to są europejskie puchary, tu nie ma co żartować, ani tam wystawiać drugiego składu. Trzeba wygrać, znaczy wygrać, sorry, trzeba, nie wiem jak ty myślisz, ale moim zdaniem trzeba wystawić najmocniejszy. Prestiż, kasa, no i Lech Poznań, no wypada wygrywać, żądać zwycięstwa od piłkarzy, gdzie nie wygrywać, jak nie w Batumi, z Gruzji. Dokładnie, i tu myślę, że się zgadzamy. Powiedz Jarku, bo jeszcze nie mieliśmy okazji jeszcze na koniec pogadać o lewym chwilę w Barcelonie, też to wielu ludzi interesuje. Powiedz, w ogóle trochę mnie śmieszą te zarzuty do Barcelony o tej prezentacji, że tam niby na plaży, ale tak naprawdę to była taka przedprezentacja, a właściwa prezentacja ma być 2 sierpnia. O ile dobrze pamiętam, w Barcelonie jest super zorganizowana, także chyba trzeba tam troszeczkę zluzować z tymi zarzutami do Barcy w tym momencie. Ale zarzuty, no zarzucają ludzie, którzy nic nigdy nie zrobią. No właśnie. Nie wiadomo, specyfika tego. No. Najłatwiej się mówi to wszystko, najłatwiej się to mówi. Tak? Wszyscy narzekają na Katar, a narzekają ci ludzie, którzy nigdy na takim prezy nie jeżdżą. Brawo. Bo tak mówią zawsze. Tak. Więc ja jestem dobrej myśli, ta prezentacja pewnie będzie dobra i Robert Lewandowski będzie dobrze grał. Jestem przekonany, że jeszcze więcej niż 30 ramek w sezonie w lidze. O widzicie, a Jarek to dużej klasy specjalista, więc myślę, że możemy mu... Możemy się założyć nawet, także spokojnie. Nie, spoko, ja też jestem zdania, że sobie poradzi, żałuję tylko, że... Malkontentów staćmy do szafy. Masz o miejsce? Właśnie. I chyba byś nie miał miejsca. Nie, aż tylu to nie mam. Aż tyle miejsca to nie mam, ale myślę, że właśnie warto do tego wszystkiego podejść pozytywnie. Nie ma co podchodzić negatywnie, bo to jest bez sensu. Prawda. Zgadzam się z Roberta tobą. Roberta Lewandowskiego, no, czy mi się podobało, czy nie, przechodził Roberta Lewandowskiego decyzja, niech gra jak najlepiej, niech ludzie się cieszą. Bardzo ona też pomyślała pewnie marketingowo, więcej kibiców z Polski, zyska więcej ludzi, bo stamtąd jeździ, gdzie jest dużo Polaków, w Katalonii, w Hiszpanii na pewno będą jeździć na mecze. Mają nowy rynek zbytu, marketingowo, promocyjnie, na pewno nie narzekają. Ale Lewandowski będzie strzelał bramki. Jestem przekonany, że Lewandowski będzie strzelał bramki. I a propos reprezentacji, to myślę, że zagra w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach
Mistrzostwa Świata następnych, jestem przekonany. A może kto wie, jeszcze skończy na Euro 2028 karierę w wieku 40 lat. No, no słuchaj, Zlatan Ibrahimowicz pokazuje, że a to są podobnej klasy zawodnicy, podobnej klasy. I Lewandowski jest mniej kontuzjogenny. No właśnie, a Zlatan chce grać dalej, nic nie mówi na temat zakończenia kariery, dalej gra Cristiano Ronaldo. Trzeba korzystać jak najbardziej z możliwości Roberta Lewandowskiego. Dokładnie. Nie mówić jakichś złych rezygnacjach czy coś. Słabi rezygnują, dobrze grają dalej. Dokładnie, tym bardziej nawet zobacz przykład Zbigniewa Bońka, on też nie chciał rezygnować tak naprawdę, tylko zmusił go do tego Łazarek trochę niestety, swoim... Głupota totalna, bo... Bądźmy dobre myśli, oglądajmy Barcelonę, ale ci to nie kwicują, Barcelonie bo warto. Dokładnie, czyli co Jarek, jak typujemy dwa zwycięstwa polskich zespołów optymistycznie, znaczy Rakowa i Lecha na wyjeździe, może uda się powalczyć Lech i Gdańsk z Rapidem. Może no, się uda też pogoni, no. Może. No. Byłoby super. Pozytywnie myślimy, a zobaczymy co z tego wyjdzie na boisko, bo my możemy sobie myśleć, możemy gadać, a wszystko pójdzie na boisko. Dokładnie. Jarku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję. Jaromir Kruk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, Radia Rekord, a także Echo Dnia. Bardzo dużo tych redakcji Jarek reprezentuje. Myślę, że zawsze ciekawy, fajny, pozytywny głos na koniec naszego programu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uczestnictwo. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciągle po Oczach. Myślę, że warto. Także widzimy się już niedługo. Za niedługo wywiad, myślę, że arcyciekawy z Bartoszem Gaulem, nowym trenerem Górnika Zabrze. Jadę jutro, nagrywamy specjalnie fajną rozmowę na kilka kamer i będziecie mogli sobie obejrzeć na kanale Ciemno po Oczach. Trzymajcie się, do zobaczenia, salut!